Po raz kolejny i nie ostatni z całą pewnością znalazły się środki finansowe na wsparcie Państwowej Straży Pożarnej. Jednostka ta ma duże wydatki. Bez pomocy zewnętrznej tempo zakupów nie byłoby dobre, co mogłoby mieć przełożenie na interwencję. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Te pieniądze przeznaczamy na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej. Będzie to 12 pojazdów, jeden średni i 11 ciężkich. To będzie duży zakup za około 15 milionów złotych. Samorząd województwa jak zawsze pomoże. Kwota to jest 200 tysięcy złotych, więc nie jest największa, ale ważne jest to, że cyklicznie już od kilku lat wspieramy Państwową Straż Pożarną na zadania związane właśnie z bezpieczeństwem, z ochroną przeciwpożarową, z zapobieganiem wszelkim kwestiom, które dotyczą mieszkańców regionu Warmii i Mazur. Samorząd województwa wspiera wszystkie służby ratownicze w regionie, a Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną dofinansowuje cyklicznie. Zagrożenia, które niwelują te jednostki, to nie tylko pożary, a w zasadzie wszystkie rodzaje zagrożenia życia i zdrowia.